Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będą następne samony dla widzów. Także tym razem będą one po raz czwarty już dla nielota i będzie ich około 500, a dodatkowo 340 losowań u astrologa. No potencjalnie więcej, jeżeli dostaniemy diamenty. Na co oczywiście liczę i czego Ci życzę. Także 33,4, jeśli chodzi o poziom na kampanii, 238 poziom konta. Nie jestem pewien co do free to play. Jest poziom VIP 10, czyli taki, jaki powinien być na tym poziomie konta. Nie ma tutaj paczki ze Strildą, ale pamiętajmy, że teraz jest Gwyneth, więc nie wiem, jak to wyglądało wcześniej. Na pewno nie było wydane dużo, jeżeli cokolwiek. Następnie mamy boskie próby. Nie będziemy pokazywali wierzchołków już na tym etapie. Czyli mamy 32 poziom, 36, 37, 36, 16 oraz 18. Królewska wieża, świetliści 335 piętro. Zwierzę ludzie 285, leśne istoty 326, niemartwi 300 piętro, no i królewska wieża ogólna 445 piętro. Jeżeli chodzi o bibliotekę, no i drzewko, to mamy 63 poziom, tutaj mamy 31, 31, 25, 25, 32, czyli idziesz tak w miarę równo, jakby nie patrzeć. Pytanie, co będziesz dalej podnosił, ale te trzy tutaj gałęzie idą naprawdę równo. I jeżeli chodzi o kryształ rezonansu, coś się nie kliknęło, to mamy 362 poziom na 430, także zapas jest naprawdę dosyć spory, no i dlatego będziemy głównie postacie gwiazdkowali. Także u astrologa będziemy losowali Taylin, 12 kopii, co jest niestety niemożliwe na tyle, przynajmniej nie sądzę. No w teorii 4 kopie gwarantowane i powiedzmy, że piąta prawie na styk. Także 4-5 kopii, jeżeli chodzi o gwarantowane. Oczywiście pewnie dostaniemy więcej, ale nie wiem, czy aż 12. Jeżeli się uda, to Mortas, którego jeszcze tutaj nie ma. Głównym celem, jednym z trzech, jest Daemon, tak? Czyli potrzebujemy dwóch kopii Daemona, żeby go zrobić na poziom wzniosły. I następnie jak najwięcej kopii Dreza, którego jeszcze w ogóle na tym koncie nigdy nie było, nie ma portretu. Także Taylin, Daemon oraz Drez. Te postacie nas interesują, resztka to po prostu ma być gwiazdkowana. Przenosimy się już do astrologa. 340 losowań, domyślnie przynajmniej. No bo, tak jak mówię, no jest szansa na te diamenty zawsze. Mamy kartę świetlistych. Aha, tutaj miałem coś zrobić innego, ale dobrze, że się skapnąłem od razu. Znaczy się, mieliśmy otworzyć kamienie i zrobić pierw samony. Bo czasami też z samonów lecą... ze zwykłych samonów lecą postacie premium, więc tutaj była mała prośba, żeby zrobić pierw samony, a astrologa na końcu, tak dosyć wyjątkowo, nie? Także mamy drugą nową postać, trzecią nową postać, którą jest Ortros, także super. Także mamy dwie flory, mamy Ortrosa, mamy Ziza i mamy Atalię. Także 5 postaci premium aż, 6 postaci premium, bo jeszcze jest Mehira, przejrzymy może od dołu, czyli mamy... Tutaj nic nie ma, nie ma. Mehira, raz. 2, 3, 4, 5, 6 postaci premium. Także mega fart. Także szkoda troszkę, że Flora poleciała. Atalia na pewno ci się przyda, bo widziałem, że ją robisz. Jeżeli chodzi o Daemona, to gdzieś tam jeden był. Dreza niestety nie ma. Ale jest jeden Daemon. Także jeszcze jeden nam tylko brakuje. I wtedy... tak naprawdę drugi cel będzie zrobiony. No dobra. Także mam tutaj pozwolenie na wznoszenie wszystkiego. Podmienianie na liście życzeń według uznania. Jak już coś zostanie zrobione na 5 gwiazdek, tak jak na przykład ten Rowan, tak jak na przykład ten Aeron, mam pełną swobodę. Także coś tam pewnie wykombinujemy. Sporo tutaj gwiazdkowania będzie, ale fajnie sobie będzie przygotować miejsce i zająć się tym już na samym początku, żeby nie musieć robić tego później. Także jeszcze 3 postacie. Rain na poziomie wzniosłym. Miły widok w sumie. Tidus. Troszkę boli mnie ten Tidus, bo ja mam go dopiero na legendarnym chyba. Nie mam kompletnie fuda. Na legendarny plus znaczy się. No dobra, to by było chyba na tyle. Także zrobiliśmy tutaj świetlistego i zrobiliśmy
leśną istotę, więc zobaczymy, co tutaj ewentualnie podmienić. Więc pytanie, czy mam ci gwiazdkować, czy co? No, Tejna tak naprawdę już masz przygotowanego. Masz 10 postaci aż na poziomie wzniosłym tutaj. Tejna masz przygotowanego, więc został chyba Rigby i Oscar, nie? Jakby nie patrzeć. No jakby nie patrzeć, Rigby jest troszkę bliżej, także niech będzie, że zamienię ci na Rigby'ego, chociaż wielu osobom wyda się to troszkę pewnie dziwne. No ale cóż tutaj innego robić? I następnie Aerona wywalamy. Tylko pytanie, na co? My go tutaj wywalamy. Strasznie dużo masz postaci na 5 gwiazdek, czyli został Gorwo, Ulmus, Gorwo, Kas albo Ulmus, tak? Także zobaczymy, jak to wygląda zaraz. Czyli tak, Kas jest na poziomie wzniosłym. Ty masz do wszystkiego kopię, także nie wiem, o czym tutaj w ogóle rozmawiamy. Nie wiem, co mam tutaj robić. Tak na dobrą sprawę, co ja mam tutaj dodawać, nie? Gorwo, Ulmus i w sumie tyle, nie? Jakby nie patrzeć. No i Pippa oczywiście, także Gorwo czy Ulmus? Gorwo, nie? Gorwo się bardziej przyda. Przynajmniej według mnie. Także idziemy z zwykłymi samonami. Jeżeli chodzi o listę rzeczy, to mamy Rigby'ego, Rosaline, Gwynet, Cecilię, Fawkesa, Skreta, Wareka, Tidusa, Skrega oraz Safię. I tutaj coś chyba jest nie tak, nie? Bo chciałeś Dreza. Czyli uznam, że po prostu zapomniałeś zmienić tutaj listy, także no ja ci usunę Wareka. Mam nadzieję, że to będzie dobry wybór. Mówię, że chcesz Dreza, to był jeden z celów. Także mamy dalej Pippę, Lykę, Nemore, Gorwo oraz Solis, Daemona, Ferela, Torana, Nare oraz Isolda. I już nie przedłużamy. Teraz lecimy pełną parą z samonami. Liczymy tutaj na jakąś kopię Tailin. Ewentualnie Mortasa, bo jego też chciałeś. Może teraz, kto wie? Teraz to będzie Rosaline. No myślę, że jeszcze jedna elita przynajmniej powinna wypaść. Potencjalnie nawet dwie, skoro ta pierwsza była tak szybko. Mamy i drugą elitę, którą jest Ferael. Także jeszcze jedna i myślę, że już mamy, powiedzmy, że normę wyrobioną, jeżeli chodzi o serduszka. No, co będzie tutaj? Będzie Lyka. Też muszę uważać, bo nie wiem, kiedy dokładnie jaka postać pójdzie na 5 gwiazdek. No niestety ciężko to troszkę przewidzieć. Bo no nie pamiętam wszystkiego na pamięć oczywiście. Dobra, także mieliśmy 3 elity. To akurat było spoko. Tutaj sobie powznosimy. Czyli te dwie postacie są dosyć daleko od 5 gwiazdek. Więc przynajmniej na razie im to nie grozi. Od razu zrobimy sobie dalej. I ewentualnie później to załatwimy. No chciałbym tutaj dostać jednego Daemona z racji takiej, że jak dostaniemy tego Daemona, to wtedy frakcyjne dajemy w zwierzę ludzi. Jeżeli nie dostaniemy Daemona, no to niestety frakcyjne idą na niemartwych. No i będziemy polowali po prostu na jednego Daemona. Jeszcze się upewnię, że on jest na liście, na 100% jest, dobra. Także możemy lecieć dalej. W ogóle do pojedynczych też powinien być przycisk, że jeszcze raz zrobić pojedynczo, a nie, że muszę wychodzić za każdym razem. W sumie dziwne, że jeszcze o tym nie pomyśleli. Może ktoś lubi robić pojedynczo. Może wiecie, w ten sposób ma większą radochę, bo wolniej się dowie o tym, że nic mu nie wypadnie. Także tam był Skreg. Teraz będzie elita. Bardzo chciałbym naprawdę zobaczyć tego Daemona. No, frakcja się zgadza. Ale niekoniecznie postać.
No to może teraz. Safia, no niech będzie i Safia. Akurat to jest dobra postać do gwiazdkowania. Aha, a przedmiotów sygnowanych na plus 30 było z tego co pamiętam 5. Bo o tym zapomniałem wspomnieć na samym początku. Postaci mamy na wzniosłym 37, jeżeli się nie mylę, albo 38, to też sprawdzimy. Może po prostu po zwojach. O, jest Daemon, także bomba. Po prostu super. To jest super sytuacja, naprawdę. Mamy spokój i możemy po prostu wszystkie frakcyjne uładować w zwierz ludzi. Dobra, czyli robimy Rosaline. W sumie zrobimy tego Daemona na wzniosły, jeżeli mu fut pozwoli. I wtedy może pokażemy, ile postaci na poziomie wzniosłym jest. Także Gwyneth, następnie Lyka. Tak, idziemy w zwierz ludzi. I czy będzie fudzik? Chyba będzie, nawet na luzie. Nie ma tutaj co się zastanawiać od razu. Daemon jest tego warty. Od razu. Jeszcze tutaj z misiaczkiem, skinem. No dobra, także mamy Daemona na wzniosłym. Pierwszy cel wykonany. Znaczy pierwszy, no w sumie pierwszy. Jest to jeden z trzech celów. Także mamy 50, 15, 20, 25, 30, 35, 39 postaci na poziomie wzniosłym. Na początku było 38, teraz jest 39. Z przedmiotem sygnowanym mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć postaci, tak? Chyba się zgadzało, nie? Tak, to będzie dobrze, tak. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, dobra. Także wracamy już do tawerny. No i zrobimy sobie zwoje frakcyjne. Pójdą wszystkie na zwierzę ludzi, skoro Daemon się już udał. Oczywiście tak się podjarałem tym Daemonem, że nie zrobiłem do końca zwykłych. Ale to nie jest żadna przeszkoda. Mehira, także może było warto zamienić na chwilę na frakcyjne. Skoro tak ma wyglądać nagroda za takie postępowanie. To jest w ogóle druga Mehira już na tym filmie. Także to byśmy mieli załatwione. Następne zwoje frakcyjne w zwierzę ludzi. No i w sumie chcemy gwiazdkować i chcemy Dreza, nie? Na 8 kopii na pewno nie dostaniemy na tym filmie. Na to niestety nie ma żadnej nadziei. Przynajmniej nie sądzę. Ale parę kopii by się przydało. Mamy Safię tam. Teraz będzie gwarantowana. Być może to będzie Dres. Nie, tym razem będzie to Skreat, z którego ja bym się bardzo cieszył. Skreat plus Aeron to jest naprawdę szalona drużyna. Szalone połączenie w sumie. Następna Safia. Także coraz bliżej się już przybliża do poziomu wzniosłego 5 gwiazdek. Tutaj mamy Tidusa i będzie jeszcze na pewno jedna gwarantowana. Ale przed tym oczywiście czeka nas Świątynia Wzniosłości. Dobra, mogę już zrobić tą Safię w sumie, bo i tak zostało już no 20 zwojów, także czemu nie? Także mamy Litkę na końcu, którą będzie, proszę bardzo, jest Dres. Niestety prawdopodobnie to będzie pierwszy i ostatni Dres na tym filmie. No chyba, że uda się
a dostać troszkę kart zwierzę ludzi u astrologa. A teraz jedziemy z głównym celem, czyli 12 kopiami tej linii. Co jest prawie, że niewykonalne. Jeszcze nie ma gwarantowanej na samym początku, także będzie trzeba liczyć na szczęście. Mamy pierwszą kopię. Jeszcze tylko 11. Może jakaś podwójna, potrójna? Może diamenty? Także mamy doświadczenie. To jest akurat spoko. No nie chcą lecieć poza gwarantowanymi coś. Karta zwierzę ludzi była. Druga kopia tej liny, no ale naprawdę liczę na coś pomiędzy, nie? Bo tak to my daleko nie zajdziemy. Do żadnego sensownego poziomu. Znowu karta zwierzę ludzi. No i niestety, karty raczej słabo udane. Zobaczymy, jak będzie za diamenty. O, od razu lepiej. Mamy tę linę na wejście. Także to była trzecia kopia tej linii. O, czwarta i piąta od razu. Także mówiłem, że powinniśmy dostać 4-5 kopii za tyle samonów. Mamy już 6, także jesteśmy powyżej normy. A zobaczcie, że do końca naprawdę jeszcze dużo razy, nie? Także mamy 6 kopii. Jeszcze 6. Potencjalnie, jeżeli by naprawdę dopisało ogromne szczęście, tylko że to musi się już wydarzyć powoli teraz, już muszą zacząć lecieć te kopie. Karta świetlistych, siódma tej lin, jeszcze 12 razy, także 5 kopii i fajnie by było zrobić ją na poziom wzniosły. Także znowu karta świetlistych, a my musimy tutaj zrobić mały porządek. Także to ci otworzymy, to ci odbierzemy i od razu wracamy do pani Taylin. Jeszcze 5 kopii poprosimy. Na pewno będzie jeszcze jedna, gwarantowana, ale czy coś pomiędzy? Może przytrzymamy, trafimy tutaj Taylin. O, pokazała się. No nie, to nadal nie działa. Taylin numer 8. Na pewno już jest dwa razy lepiej niż powinno być. Także astrolog tak czy siak udany. Ale może uda się dorwać jeszcze jedną dziewiątą kopię. O, udało się. Także jeszcze dwa razy. Może dziesiąta. Będzie dziesiąta kopia. Zobaczcie, nie? Jeszcze teraz poleci 11. I to będzie znaczyło, że zabraknie jednej. Nie, nie poleci. No nie tym razem, ale no, trzeba przyznać, astrolog mega udany. 10 kopii tej linii, nie? Wzniesiemy ją sobie troszkę, żeby to upewnić się, czyli mamy ile? Tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12 kopii jest, nie? Także może wzniosę ci ją tak do legendarnego po prostu plus. Ty tam sobie dalej ją powznosisz, bo no nie ukrywajmy, wznoszenie postaci premium nie odbywa się zbyt często, więc chcę ci zostawić tą przyjemność. Także masz obecnie 12 kopii do tej linii. Jeszcze dwie i będzie na poziomie wzniosłym. Zatem astrolog jest naprawdę bardzo udany. Także co? Pozostaje wydać karty. Czyli dostaliśmy łącznie 5, 7, czyli tutaj akurat troszkę mało. Ja miałem na swoim koncie mniej astrologów, a dostałem więcej kart. Ale nie ma tragedii. Dwa Henryki, Lucius Mirael. Tutaj będziemy wszystko zwierzę ludzi już. Wszystkie inne źródła właśnie postaci miały iść w zwierzę ludzi pod warunkiem, że zrobimy Daimona na poziom wzniosły. No i zrobiliśmy. Także Brutus niestety jest już na 5 gwiazdkach, także to jest taka niezbyt ciekawa sytuacja. Mamy Skrega. No i mamy Numisu. Ale zauważcie, że prawie wszyscy, którzy ostatnio robią samony, które ja nagrywam i u siebie tak samo, prawie wszystkie osoby łącznie ze mną robią zwierzę ludzi, jeżeli chodzi o karty frakcyjne oraz karty gwarantowane.
także Anoki znowu. I ostatnią elitą na dzisiaj będzie... Będzie Skrek. Niech będzie i Skrek. Także to by było chyba na tyle. Jeszcze sprawdzę, upewnię się. Fuda tam otwierał nie będę, to zostawię już tobie. Sporo surowców masz tutaj, 116 milionów aż. Czyli na pewno pójdzie troszkę poziom, nawet myślę, że dwa poziomy potencjalnie. Już nie, dobra, przesadziłem. Ale na pewno 363 wpadnie i jeszcze przynajmniej połowa następnego. Także na koniec była prośba o pozdrowienie gildii i zareklamowanie. Także zarówno Nielot, czyli wasz mistrz gildii, pozdrawia was wszystkich. Przy okazji ja też was pozdrawiam. Pojedziemy standardowo od dołu. Tutaj są w ogóle dwa Wojtki, coś tutaj jest nie tak. I oba są nieaktywne, tak swoją drogą. Także wszyscy macie pozdrowienia od naszej dwójki. Także szanujcie swojego lidera. Wszystkich tutaj ładnie pokażemy. Golem, proszę bardzo. Szuszałkę. No, dosyć ciekawe. Nawet Jezusa mają, no zobaczcie, no. Jak tutaj nie chcieć dołączyć do takiej gildii? No dobra, także wszyscy macie pozdrowienia. No i przy okazji, jeżeli ktoś szuka gildii, tutaj jest 13 wolnych miejsc, gildia na poziomie 9, tak jak widać. ID to 532.78, a nazwa gildii to Wariaciki. Także jeżeli macie ochotę i szukacie gildii, także śmiało możecie zgłaszać się do Nielota, czy pewnie tutaj do wiceliderów. Śmiało, polecam gildię. Także ja ci oczywiście bardzo dziękuję za możliwość zrobienia samonów na twoim koncie po raz czwarty już. Bardzo to pomaga w rozwoju kanału, bo samony są lubiane. Fajnie robić nadal te premiery, na które przychodzą ludzie. No i właśnie odnośnie premiery, bardzo dziękuję wszystkim za obecność na premierze, jeżeli byliście. Dziękuję również wszystkim, którzy ten film obejrzą. Życzę wam miłego, przyjemnego weekendu w sumie. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.